Akcja! Co się właśnie dzieje w ulu, gdy jest 20 stopni na dworzu? Pszczoły pięknie pracują, naprawdę. Pszczoły. Gdy przychodzi nam do głowy to określenie, od razu myślimy, że to są te proste owady miododajne. Jedyne co robią, zapylają kwiatki, potem robią miód w ulu i już. Jednak wbrew pozorom, nie są to takie proste stworzenia. Też się wydaje, że są denerwujące, że tylko i wyłącznie czekają na okazję, żeby nas urządzić. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inaczej. Prawda jest taka na przykład, że nie wiem, weźmy sobie takie rośliny, takie kwiatki. Jeżeli nie byłoby pszczół, nie zapylały one by tych kwiatów. A więc wszystkie rośliny by wymarły. Następne w kolejce byłyby zwierzęta roślinożerne, potem mięsożerne, a na sam koniec łańcucha pokarmowego ludzie. I na tym by się skończyło. A teraz wam to wszystko pokażę. Ekwipunek zwykłego pszczelarza również nie jest taki prosty, jak się wydaje. Dla przykładu, mam tutaj tak zwany podkurzacz, mimo jest odkuraczem. Jest to urządzenie stosunkowo proste, ale niezbędne w takim arsenale prawdziwego pszczelarza. W środku takiego podkurzacza znajdują się kawałki spróchniałego drewna, spróchniałych pni. Można by to być z jakiegokolwiek drzewa, tylko nie od sosny. Wkładamy coś do takiego podkurzacza, te kawałki tego spróchniałego drewna. Potem to podpalamy, dmuchamy. Wtedy wydziela się dym. My go tak rozprzestrzeniamy, rozpylamy w okolicach pszczół. Wtedy one są lekko zdezorientowane, lekko się uspokajają. Przez to jest mniej zagrożenie tego, że nas urządzą. Również w tych samych celach profilaktycznych mamy na sobie profesjonalne kombinezony z moskitierą od karku do głowy, od dołu do góry, żeby nas nie urządziły w okolice właśnie głowy. A na dole mamy... urządziła. A na dole mamy resztę kurtki. Nie kłam, nie dostałeś strzała, bo nie urządził. A, chrzest bojowy. To może przy okazji pokaż, jak się wyjmuje żądło. No dobrze. Bierzemy jeszcze jeden. Jeszcze jedno narzędzie pszczelarskie, tak zwane dłuto pszczelarskie, które jest doprawdy uniwersalnym narzędziem do wszystkiego. Dlaczego nie możemy złapać żonu i po prostu wyciągnąć? Ponieważ może ono zostać w skórze. To raz, a dwa, po prostu wciśniemy cały jad, który jest tutaj w woreczku. To też. Do ciała. Mhm. I teraz już jesteśmy bezpieczni. Teraz, jak już mówiłem wcześniej, tak? Podkurzaczu. Rozpalanie go wcale nie jest takie trudne, mimo tego, że brzmi jak podkurzacz, to jest terminologia, tak brzmi z skomplikowania, to jest naprawdę prosta sprawa. Robimy tak. Bierzemy zapałkę, rozpalamy, odpalamy nasze drewno, wrzucamy. Zamykamy, dmuchamy, żeby się rozpaliło i już widać, że tutaj wydziela się dym i nasz podkurzacz jest gotowy do działania. Współczesne ule są wieloczęściowe. Pójdźmy od dołu. Na dole mamy lądowisko, gdzie lądują pszczoły i później wchodzą do wylotka. Wylotek jest przyczepiony do dennicy, gdzie mamy blachę metalową. Na to patrzymy, widzimy, co się dzieje w ulu, jakiej kondycji jest rodzina. Podajemy tutaj czasami lekarstwo dla pszczół. Trzeba ją wstrząsnąć. Nad dennicą jest korpus, to jest po prostu największa część ula. Tam stoją ramki z pszczołami, a na korpus dajemy powałkę z folią. Ta folia ma dwie funkcje. Zawsze się ją daje wczesną wiosną i jedna funkcja jest taka, żeby było po prostu w całym ulu cieplej, po to, żeby mogły się rozwijać tam larwy pszczół. Druga jest taka, że podczas gdy z korpusu paluje para wodna, ona się skrapla na tej folii. Przez to pszczoły nie muszą latować z ula na zewnątrz, żeby szukać wody, tylko już mają tutaj zasób wody, z którego mogą korzystać. Tylko z tą folią trzeba uważać, ponieważ gdy jest ciepło przez tą folię i jest wilgotno przez tą wodę, skroploną parę wodną, tworzą się idealne warunki dla rozwoju drobnoustrojów, chorobotwórczych oraz grzybów. Bardzo dobrze to wytłumaczyłeś. Dalej idzie nadstawka,
Do tej nadstawki dajmy albo pół ramki na miód, albo po prostu słoik z miodem, kiedy w pasiece jest głód, tak, nie mamy pożytku. Pożytek to są jakby rośliny miododajne dla pszczół. Jest głód, pszczoły są złe, po prostu dajemy słoiczek z syropem cukrowym. Stężenie 1 do 1 i tyle. Dalej mamy daszek. Pod daszkiem jest styropian i także tak samo jak korpus i nadstawka, czyli półkorpus, mają taką budowę. Deska, styropian, deska. To zapewnia, że latem nie jest im aż tak gorąco, przepraszam, a zimą nie jest im aż tak zimno. Dobra, koniec tej teorii. Zaraz przelaż Bogdan pokaże wszystko w praktyce. Ja nie mogę. Na górze mamy ocieplenie, które także daje się wczesną wiosną. Dziś już go będę zabierał, bo nie jest już potrzebne. Te szare otwory to są tak zwane pajączki. Na te otwory stawiamy po prostu słoik z syropem i pobierają. To mamy ciasto dla pszczół. To jest dla nich pokarm, takie zasilenie rodzin pszczelich na wiosnę, żeby rodzina szybciej się rozwijała i tyle. Na wiosnę pszczelarze także tutaj do tyłu, na tył gniazda dają ocieplenie z drewnianego zatworu i zwykłej ramki styropianowej. Dzisiaj wstawimy ramkę do ula, ostatnią, 12. W czwartek, dzisiaj mamy niedzielę, w czwartek będę dawał drugi korpus i po prostu to ocieplenie zabiorę. Drugi korpus, czyli że pierwszy korpus, ten dolny, to jest tak zwana miodnia. Tam chodzi matka i składa jajka. Między korpusami dajemy siatkę odgrodową, kratkę odgrodową, jak to na to mówi, przez którą królowa nie może przejść, bo królowa jest po prostu większa od robotnic. I jak pszczelarz zabiera miód, to bierze z górnego korpusu, który się nazywa miodnią, wie, że tam jest tylko miód i się nie boi zabrać larw, bo będzie miał miód z białkiem. No i tyle, tak? Pokazuję. Zawsze jest tak. Pierwsza i ostatnia ramka w gnieździe to są ramki pokarmowe, czyli że tam pszczoły składają pierzgę i miód. Widzicie? Nie wiem, czy widać. Jak tam widać, się błyszczy, dobrze, to się błyszczy, to jest świeży nakrop, czyli świeży nektar, którego pszczoły robią miód, on dojrzewa. Jak dojrzeje, pszczoły to zasklepiają, zasklep to jest po prostu wosk, dzięki temu miód się długo przechowuje. W tym przypadku akurat dwie ramki z tyłu to są z pokarmem, ale tak czasami bywa. Teraz właśnie maj, czerwiec, zaczyna się sezon rojowy u pszczół. Pszczelarz musi częściej do gniazda zaglądać, aby mu się rodzina nie wyroiła, czy że nie uciekło mu pół roju. Bo ta ramka była wstawiana chyba w czwartek z węzą, później opowiem, co to jest węza. No już jest odbudowana, dzisiaj wstawimy właśnie. I są tam małe jajeczka już. Tego może nie być widać, ale spróbuj to nagrać. No. Tam w środku są takie larwy. To są właśnie te larwy pszczół. Średnio widać na razie. O. Tutaj właśnie widać królową, jest znaczona białym kolorem, czyli że jest z... O, tu. Tak, tutaj. Czyli jest z tamtego roku.
chodzi, czeka, szuka sobie miejsce do tego, żeby składać jajka, ale już nie ma miejsca. Już zapłodnione, a nie niezapłodnione, jak zwykłe robotnicy. Tutaj mamy kryty czerw. To jest czerw na wygryzieniu się. Czerw, czy że małe pszczół, czy że wszystkie larwy i jajka. Z dwóch stron. Jak zrozumieć, czy w rodzinie jest głód? Po prostu pszczelarz patrzy na taką ramkę z czerwiem. Jak tutaj na górze 2-3 cm jest na kroku, czy że pokarmu, to znaczy, że głodu nie ma, pszczoły nie są agresywne. Na przykład jak tu jest pusto, to po prostu trzeba im dostawić słoik z cukrem. Te tutaj większe bąble to jest czerw trutniowy, po prostu trutnie są, no nie, no jakieś 1,5 razy większe od zwykłej robotnicy. Ta pszczółka tutaj ma takie kuleczki na nogach. To jest pyłek, z którego później robią pierzgę. Pierzga to jest po prostu pyłek ze śliną pszczół i z miodem. Tu jest na przykład pierzga w plastrach. To jest pokarm białkowy dla czerwiu, czyli dla larw. To jest też właśnie młoda ramka, nowa, odbudowana, właśnie takie jasne ramki, nazywają się ramki dziewicze i na takich ramkach na przykład pszczoły nie zimują, ponieważ są chłodniejsze. A pierwsza ramka to będzie pokarmowa. Tak samo jak i dwie ostatnie. Tak. Czyli cała w pierzdze. Teraz dołożę ramkę z węzą. Ramkę z węzą się dokłada albo jako drugą, albo jako przedostatnią. Węza to jest to coś żółte, po prostu ją się wtapia w ramkę. To jest jak mamy dom i budujemy go, to jest fundament domu. Jak mamy już fundament, to wiadomo, że cały dom szybciej się odbuduje, tak? Po prostu wstawiamy to pszczołom, pszczoły z dwóch stron odciągają tą węzę, żeby szybciej weszły. Na węzę zaczęły na nie pracować. Psikamy ją wodą. Stawiamy ją jako drugą. Tylko trochę trzeba te ramki posuwać. Pełny korpus pszczół. Mówię, w czwartek już będę dawał drugi korpus.
Nie wiem dlaczego, one jakieś dzisiaj trochę złe są. Może niedokarmione. No właśnie, nie, no. Mówię, mają ten pokarm. Może dlatego, że ja 10 razy otwieram. Dajemy tą rameczkę. Odległość między ramkami musi być z pół centymetra tak na palec. No tyle, żeby się tam pszczoły zmieściły. No, jak jest zimno, to czasami można zwęzić. Nazywa uliczka. Uj, to takie całe miasto. Gasło. Dasz radę, wierzę ci. Mamy to. Takie ramki dziewicze, one są idealne na to, żeby królowa składała tam jajka. Ponieważ one są większe i pszczoły, jakie się urodzą z takich ramek, będą większe. Jak na przykład ramka będzie czarna, ona będzie mniejsza i pszczoły będą mniejsze, tak? Dlatego słabsze. Za każdym razem, jak wyszła partia pszczół, pszczoły to czyszczą tą ramkę. Wyszła partia pszczół, pszczoły czyszczą. I za każdym czyszczeniem ta ramka zwęża się. I to już jest niepotrzebne. Ocieplenie z góry także jest już niepotrzebne. Folię jeszcze może damy na jakieś półtora tygodnia, bo noce jeszcze mogą być chłodne. O, widzicie, tutaj zrobiłem dziurę po to, żeby jak woda parowała, to żeby była wentylacja, tak? I nie było tych grzybów. Dajemy powałkę. No i resztę tego pokarmu. Już więcej nie będę dawał, niech pracują, bo się rozlenią jeszcze. Zabiegi profilaktyczne, jakie się robi pszczołom, to jest przeciwko pasożytom, które są na pszczołach. Takim pasożytem jest kleszcz, inaczej nazywa się on waroza. Po prostu mieszka się na pszczołach, na ich larwach i tak dalej. Pije ich limfę, ich wnętrzności i powoduje słabnięcie rodzin pszczeli. A jak są rodziny słabe, to dają mniej miodu. I to się oczywiście leczy. Jest taka dymiąca tabletka, nazywa się Apivarol, którą podpalamy i dym z tego Apivarolu po prostu zabija, roztocza warozy. Właśnie się oddaje na dymnicę tą tabletkę, tylko że jedno się leczy, drugie kaleczy. I ten dym Apivarolu jest toksyczny i miód, który został obrobiony tym dymem, już się nie nadaje do spożycia. Dlatego obrabianie pszczół tym Apivarolem jest robione wczesną wiosną i późną jesienią, kiedy pszczelarz już nie zamierza robić miodobrania, czyli zabierania pszczołom miodu. Ale podczas sezonu pszczołom do podkurzacza można dawać suszony chrzan. To nie jest szkodliwe dla ludzi ani dla pszczół. Dajemy. On się tam podpala i zapach, jaki wydziela ten chrzan, jest niemal identyczny do tego zapachu Apivarolu. I to są takie profilaktyczne zabiegi. Wiadomo, że tym nie wolno leczyć pszczół, bo to tak samo jakbyśmy mieli raka i pilibyśmy herbatę z miętą. Cały ul składa się z pewnego roju. Ten rój składa się z trzech takich rodzajów odmian pszczół. Na ten rój właśnie składają się pszczoły robotnice, trutnie i matki. Najniżej w tej całej hierarchii znajdują się pszczoły robotnice, więc od nich zacznę. Robotnice... Niesprawiedliwe, co nie? Bo robotnice są jakby
Najwięcej robią, a są najniżej w hierarchii. Powiedzmy. Nareszcie nie przerywam. Tak, pszczoły robotnice podczas swojego całego cyklu życiowego wykonują praktycznie wszystkie możliwe prace w ulu, jakie da się wykonać. Poza składaniem zapłodnionych jaj, dlatego, bo to robi tylko i wyłącznie królowa. W skrócie, jak powiedziałem o tych zadaniach tych pszczół robotnic, no to tak. Bronią one ula. Tutaj można pokazać, że na tych lądowiskach są takie pszczoły tutaj, które nie wchodzą przez wylotek do ula, ani nie wychodzą, po prostu sobie na nim stoją. To są tacy strażnicy. Oni chronią ten ul przed jakimiś intruzami. Robotnicy też są odpowiedzialne za porządkowanie ula, za czyszczenie go. Również odpowiedzialne za przynoszenie, wylatywanie z ula, przynoszenie pokarmu, czyli tu z kwiatów i nektaru, które chowają w takim specjalnym woreczku, ten nektar. Mają taki woreczek, który na brzuchu. To on ma chyba tam objętość około 1 mm sześcienny. I tam potem ten nektar piją. Piją ten nektar i potem odkładają go tam w ramkach. No i tak, o czym to ja mówiłem właśnie, o tym. I również pszczoły robotnice są zdolne do składania niezapłodnionych jaj. I teraz tak. Chodzi o to, że matka pszczela może składać zapłodnione albo niezapłodnione jaja. Ale wydziela ona hormony, które nie pozwalają, takie hamują rozwój układu rozkładowego zwykłych robotnic, przez to te robotnice, kiedy matka jest obecna w ulu, nie mogą składać jaj, bo ten układ rozkładowy im nie działa. Ale jeżeli powiedzmy, że nagle wydarzy się taki incydent, że matka umrze podczas lotu godowego, o którym opowiem później, albo po prostu w ulu umrze, tak nagle, czy wcześnie, to wtedy pojawia się problem, ponieważ w ulu nie ma matki. I wtedy, w celach prewencyjnych właśnie, pszczoły robotnice, ponieważ już te hormony tej matki nie hamują ich układu rozrodczego, zaczynają składać w ramkach niezapłodnione jaja, z których wylęgają się trutnie. No i tak, te trutnie całe. One są tak wyżej, za matką. Ich zadaniem jest, ich jedynym zadaniem jest jedzenie miodu, tak? Oraz zapłodnienie innej matki pszczelej z innego gniazda, z innego ula. Jak mamy trutnia, on się wylęga z tych właśnie niezapłodnionych jaj. Jego, tak jak zadaniem już powiedziałem, jest zapłodnienie tej innej matki. I polega to na tym, że on zapłania tą matkę podczas tak zwanego lotu godowego. To brzmi jak jakiś rytuał satanistyczny, ale nie, nie jest. W skrócie godowy polega na tym, że z jakiegoś ula takiego wylatuje sobie królowa. To się dzieje na początku sezonu wiosennego, tak? Na początku jakiejś tam, nie wiem, początek kwietnia, maja, coś takiego. Nie, niekoniecznie, to może też być latem, nie? Tylko, że w sierpniu, to się kończy mniej więcej początek sierpnia. No tak, więc ona wylatuje na ten lot godowy i wydziela takie również hormony, tylko że inne, nie tak jak w przypadku tamtego układu rozrodczego u robotnic, wydziela takie hormony, które wabią trutnie z okolicznych uli. One wyczuwają te hormony i lecą w kierunku tej matki, żeby ją zapłodnić. Ona jakiś czuje, że jest goniona przez tych trutni, których jest masa, przelatują wszystkie trutnie z okolicznych uli. Ona zaczyna uciekać. Coraz szybciej, aż ucieka najszybciej jak może, żeby dogonili ją tylko i wyłącznie najsilniejsze osobniki. Te najszybsze. Żeby przekazał jak najsilniejsze geny, żeby gniazdo było silniejsze, żeby cała rodzina była lepsza, silniejsza. No i tak, tych trutni, powiedzmy, że nie ma. Odlatuje taki trutyń, tak w końcu dogania ją. Pierwszy trutyń ją dogania. Wtedy on ją zapładnia, tylko że po tym jak już skończy zapładnianie, odpada mu jego narząd rozrodczy, czyli penis. Po prostu mu odpada. I zostaje w pochwie matki. Potem przylatuje kolejny trutyń, go dogania matkę. Jego zadaniem jest wyciągnięcie penisa swojego poprzednika i wsadzanie tam swojego. Przez co ponownie on zapładnia matkę. Potem cykl się powtarza około 10 razy. Po tym jak skończy całe przedsięwzięcie, to wraca do ula swojego rodzimego i tam pszczoły robotnice wyjmują jej ostatniego penisa trutnia, który ją zapładniał, i w takich woreczkach specjalnych przechowują ona spermę, którą uzyskała podczas tego zapładniania. Ta sperma wystarczy jej około w większości przypadków na cały jej cykl życiowy. No chyba zdarzają się takie nieliczne przypadki, w których nie, ale głównie tak. Jeżeli jej nie wystarczy, i taka już stara matka, której skończy się sperma, zaczyna ona składać tylko i wyłącznie niezapłodnione jajka, z której wykluwają się właśnie trutnie. Kiedy reszta ula dowie się o tym, to od razu postanawiają wygonić tą matkę z,
tego ula i... Nie wygonić, a zabić. Sorry, że przerwałem. No zabić, tak? Zanieść, ale chyba wygonić też mogą, bo ona może odlecieć, kiedy się urodzi nowa. Wtedy, w takim przypadku, w którym oni ją zabijają, tworzą tak zwany matecznik. Czyli ten matecznik to coś takiego, że pszczoły robotnice w pewnym miejscu w ulu robią tak jakby pałac tej matce nowej, tej, która za chwilę ma się rodzić. Tak, to jest właśnie ten matecznik. I tam, kiedy się rodzi taka pszczoła, karmią ją przez cały jej czas, aż do skutku, aż kiedy stanie się królową, tak zwanym mleczkiem pszczelim. To jest taki skomplikowany związek, ale one go wydzielają tak jakby same. Tak jak my wydzielamy, nie wiem, ślinę albo pepsynę, trypsynę, tak samo one wydzielają takie, to właśnie to mleczko pszczele i karmią aż do skutku, w odróżnieniu od pszczół robotnych oraz kinki, które są karmione tylko przez pewien okres w swoim życiu tym mleczkiem, a potem już są karmione zwykłym pokarmem, takim właśnie pyłkiem z kwiatów albo nektarem. Tak, i wtedy nie wyrasta matka. Jeżeli w ulu dojdzie do jakiegoś zachwiania tego algorytmu i urodzi się wiele matek, wtedy dochodzi do rywalizacji pomiędzy nimi i jedna zabija drugą, ta silniejsza. I potem dzięki temu przywraca się równowaga w ulu. Jeszcze ja powiem a propos rojenia, no bo chodzi o to, że są dwa rodzaje rozmnażania się pszczół. Pierwsze to jest to, że królowa matka składa jaja i tyle, a drugie to jest rojenie się, czyli że pszczoły zakładają matecznik, chociaż ze starą matką jest wszystko w porządku. Ze starą matką jest wszystko w porządku, ale one zakładają matecznik i z tego matecznika wykluwa się królowa. I jak ona się wykluwa, stara królowa ucieka z połową roju. I to jest po prostu rozmnażanie się pszczół, tak? Rój wychodzi, ucieka i siada na jakimś najbliższym drzewie. Dlatego czasami pszczelarz bawi się wchodzenie po drzewach, łapanie rojów, gdy przegapi ten moment rojenia się. I później stara matka, która odleciała, tak? Te pszczoły szukają sobie nowego domu. A nowa matka, jak już opowiedziałeś, później po jakimś tygodniu mniej więcej pójdzie na ten lot godowy. Kiedyś walka z rojeniem to był grzech u pszczelarzy. No a teraz kto chce tracić połowę rodziny, tak? Jak odleci połowę rodziny, to ona będzie dwa razy słabsza. Jak dwa razy słabsza, to dwa razy mniej miodu może dać, tak? Mhm. No i w skrócie to tyle. No. Najbardziej odpowiedzialnym okresem w sezonie pszczelarskim jest właśnie zimowla. Po tym jak pszczelarza przezimowała pasiekę, możemy określić, czy pszczelarz zna się na tym pszczelarstwie i czy wie, o co chodzi. Pszczół do zimowli się przygotowuje następująco, że obrabiamy je od chorób, zakarmiamy je cukrem, czy że syropem, ocieplamy, czy że dajemy, jak wcześniej pokazywałem, tą rameczkę z styropianem na tył, to jest ocieplenie. Ta zimowla, chodzi o to, że pszczoły po prostu wpadają w sen zimowy, dokładnie tak jak niedźwiedź, i tym samym czekają, dopóki będzie znowu dobra pogoda. Pierwszy oblot jest wtedy, kiedy temperatura w cieniu jest powyżej 8 stopni Celsjusza. W tym roku był chyba oblot w lutym nawet, 24 lutego, coś takiego. I wtedy po pierwszym oblocie pszczelarz, nie zaglądając do ula, może zrozumieć, zobaczyć, jak przezimowały rodziny pszczele. Na przykład, jak rodzina lata tak na przykład jak ta teraz. Tak wygląda na przykład, jak tak by wyglądał pierwszy oblot, to było w ogóle super. Pszczoły latają, zaczęły czyścić gniazdo i tak dalej. Natomiast, gdy pszczoły nie wylatują, na przykład siedzą na lądowisku lub na przedniej ściance ula, to znaczy, że są chore, że srają. I to nie jest wulgaryzm, ponieważ takie słownictwo pszczelarze stosują między sobą. Używają takiego słownictwa. Jak na przykład pszczoły w ogóle nie wychodzą z ula, to znaczy, że rodzina albo umarła, albo nie ma tam matki. A jak latają zbyt szybko, to znaczy, że nie ma u nich pokarmu, że jest głód, że trzeba natychmiastowo je dokarmić. Dalej, pierwsze prace pasieczne to są wiosną, czyli że jeszcze bardziej ocieplamy, dajemy te poduszki na powałkę, zwężamy gniazdo, czy że zabieramy ramki, na których pszczoły nie siedzą na czarno. Na czarno mówi się, że ramka jest obsiadana na czarno przez pszczoły, kiedy jest całkowicie z dwóch stron obsiadana. Daje się także ciasto. Wiosną nie daje się syropu, ponieważ żeby sacharozę rozszczepić na glukozę i fruktozę, pszczoły potrzebują dużo tego energii, dlatego dajemy im od razu ciasto. I tak pomalutku staje się coraz cieplej. Znaczy niestety w tym roku temperatura
w kwietniu to była w nocy minus 3, jeszcze leżał śnieg i różnica temperatur, amplituda około 40 stopni jest, ponieważ w ulu temperatura musi być około 35 stopni, gdy jest czerw. Jest dosyć duża, no i pszczoły tracą dużo energii, dlatego naprawdę trzeba je dobrze zakarmić i dobrze ocieplić. I pomalutku dodajemy najpierw ramki z suszem, ramki z węzą, rodzina się rozrasta, na początku zapełnia się rodnia, zapełnia się miodnia później. No i mu mówię, tak jakby mocny pożytek, już takie mocne miodobranie zaczyna się wtedy, kiedy już jest postawiona miodnia, zaczynają kwitnąć te nasze najmocniejsze pożytki tutaj miododajne i później cykl się kończy, przeważnie przygotowuję pszczoły do zimowania. No to jak słusznie Bogdan powiedział, teraz właśnie mamy sezon wiosenny, tak? Przez co pszczółki mają dużo pokarmu, z którego mogą brać ten pyłek, mogą brać nektar. Właśnie w tym sezonie tutaj najbardziej jesteśmy na Brudnie, poddzielnica powiedzmy Targówka. Tutaj najbardziej na chwilę obecną te rośliny, które najwięcej dają tego pokarmu, to jest tam chyba w tle widać forsycje, to żółte, powinno być. Wiecie, kwiatki, które kwitną typu mlecze. No mlecze tutaj jakieś były, widziałem mlecze. Chwila. O, tutaj jakieś są, po prostu jakiekolwiek kwiaty, a potem jak przechodzimy do takich już bardziej baterii tego pokarmu, takie środek większe, maja. Środek maja właśnie, to wtedy mamy klony, to jest klon chyba, o ile dobrze widzę, po liściach, tak, mamy klony. Znaczy on na razie daje tylko pyłek klon, no tak. A nektar będzie już dawał później. Aha. No do tego jeszcze dochodzi jakaś lipa, jakaś akacja i jeszcze w okolicach września bardziej... Boże, jak to się nazywało? Chodzi ci o tą? O nawłość? Tak, o nawłość, właśnie, to chciałem powiedzieć. No bo ja tutaj w sezonie robię 3 miodobrania. Ogólnie 3, tak? To zależy od ilości miodu. Jeszcze to jest po akacji, że końcówka maja. Drugie to jest po lipie, że końcówka lipca. I trzecie to jest... koniec września, początek października zabieram miód nawłociowy, ponieważ miód nawłociowy szybko się krystalizuje i dla pszczół to jest trudne później znowu roztopić ten miód, tak? I trudno się trawi. Jak pszczoły żyją i działają tak, jak to opisywaliśmy wcześniej, to wszystko pięknie, ale jak wiemy, tak nigdy tak nie jest. I pszczoły, takie samo jak ludzie, mają różne choroby. Ja opowiem o takich najbardziej podstawowych. To jest chyba tak: waroza, nosemoza, zgnilec, motylica. No waroza to jest wywoływana przez te kleszcze, co tak, powiedziałeś już wcześniej. No. Natomiast teraz opowiem o nosemozie. Nosemoza to jest wirus. To jest wirus, który atakuje układ wydalniczy pszczoły i przez to ona ma sraczkę i załatwia się w ulu, co jest nienormalne. Przez to rodziny pszczele słabną i to jest tak, gdy jest nosemoza, nasila się waroza, gdy jest waroza, nasila się nosemoza. Dlatego musimy walczyć od razu i z nosemozą, i z warozą. Ale pomijając to wszystko, chyba takim najbardziej niebezpieczna choroba pszczół to jest zgnilec. To prawie nie jest zbadana ta choroba, to jest choroba czerwiów. I jest takie coś, gdy u pszczelarza zidentyfikuje się ten zgnilec na pasiece, nieważne czy pszczoły są zarażone czy nie, pali się cała pasieka wraz z pszczołami i inne pasieki, które były w promieniu 5 km. Tak, oczywiście pszczelarz później dostaje jakieś pieniężne reparacje od tego, ale no niestety ta choroba jest bardzo niebezpieczna. I jeszcze mówiłem o motylicy. Motylica to jest też pasożyt, to jest chyba taka najmniej niebezpieczna choroba, ale tak czy siak. Chodzi o to, że to jest motylica, która składa swoje jaja w ulu, ona wchodzi do ula, jakimś cudem nie zostaje zauważona przez pszczoły, składa tam swoje jajo i larwa tej motylicy żyje w jakimś trudnym dostępnym miejscu dla pszczół w ulu, na przykład między ramkami, tak, czy między podłogą a ścianą, je wosk, je miód i tam po prostu żeruje. A propos takich jeszcze profilaktycznych działań, które na przykład ja robiłem w tym roku i widzę efekty, widzieliście, jaka rodzina była silna, nie?
to jest KAS81. Chodzi o to, że na przełomie lutego i marca zbiera się igiełki sosnowe oraz trzeba gdzieś kupić, znaleźć ziele piołunu i kwiaty piołunu, już to wszystko już musi powinno być wysuszone. Dajemy to do gara i gotujemy przez około 3 godziny. To jest bardzo gorzkie, uwierzcie mi, próbowałem. I po prostu na litr syropu, gdzie zakarmiamy rodziny pszczele do zimy, bo zakarmiamy je syropem, na litr syropu dajemy 30-40 ml tego KAS81. Tego KAS81. I chodzi o to, że ta limfa pszczół, wnętrzności pszczół stają się gorzkie. Waroza nie siada na pszczoły. Od zapachu tych igiełek ona się dusi. I także to przeczyszcza układ pokarmowy u pszczół. Także gdy mamy stare ule, na przykład jak ten. On jest warszawski chyba, to są wielkopolskie, to wszystkie, a to jest warszawski. To jest warszawski ul. Dosyć stary, jak widać. No, czasami tutaj do pszczół mogą może wejść mysz i będzie je niepokoić, na przykład przez całą zimę. To idealne warunki dla myszy. Patrzcie, ciepło, tak, i jest pokarm. Dlatego jak pszczelarz ma stare ule, to musi być czujny, jeśli chodzi o to. A te nowe ule są o wiele lepsze, ponieważ nie może tam wejść mysz, to raz. A dwa, swoją konstrukcją, swoim wyglądem przypominają dziuple, czyli to jest zbliżone do naturalnego siedliska pszczół i po prostu są one tam bardziej produktywne. Choroby pszczół trzeba leczyć, to jest obowiązkowe. Na przykład, jak już wcześniej mówiłem, warozę się leczy tym apiwarolem, ale także można dawać ten suszony chrzan, liście rabarbaru. Ale ten chrzan też można mówić. No chrzan, tak, ale także liście rabarbaru na ramki się daje, bo rabarbar ma w sobie kwas szczawiowy i on po prostu też jakby zabija, źle działa na tą warozę. Tam, rabarbar tutaj, prawda, rośnie? Tak mi się wydaje. Tutaj. O, jest rabarbar. Sraczkę. Dzięki, że mi uciekłeś. Nosemozę leczy się nozewitem, ale także tym kasem, co mówiłem. To znaczy, nie wiem, to nie jest zbyt popularne, ale to zobaczyłem i naprawdę działa. Zgnilica się nie leczy, zgnilica się wytępia. No i tyle, tak. Chrońcie pszczoły, bo to naprawdę ważne zwierzęta. Bez pszczół nie przeżyjemy nawet 4 lat. Jak pszczoły działają... Dobra, czekaj. Pierwsze, co przychodzi do... Głupi jesteś. To będzie niemożliwe. Również w celach takich profilaktycznych, żeby nas nie urządziła pszczoła, mamy na sobie kombinezony profesjonalne. Nie mogę z ciebie. Jak jedno jest, wiecie. Jedno leczymy, drugie kaleczymy. Dlatego... Debilu! Dobrze! Jedno le... No i co? No i na dynicy mamy korpus. To jest największa część ula. Tutaj stoją ramki z pszczołami. No... Dziku, to daj. Dawaj, zetnę to, no. No, dawaj. Jego zadaniem jest wyciągnięcie tego penisa i wsadzenie tam swojego. Koniec tej teorii. Zaraz pszczelarz Bogdan... Za chwilę ci wystrzelę.